Pozdrawiam Cię, kochana, serdecznie. Czy bycie mamą jest trudnym zadaniem? Nie jest trudnym zadaniem, moim zdaniem jest samą przyjemnością. Oczywiście co jakiś czas pojawiają się jakieś trudności, ale myślę, że to jest kwestia po prostu podejścia. Co czułaś, gdy pierwszy raz zobaczyłaś swoje dziecko? Nie jest nie do opisania uczucie. Od kiedy interesujesz się makijażem? Mam filmik Moja makijażowa historia, także zapraszam na niego. W Kamieniecka pytaj, jak utrzymujesz tak ładną i szczupłą sylwetkę? Proszę Was, szczupłą sylwetkę. Justek 1 pyta, pozdrawiam Cię, kochana, serdecznie, bardzo. Jestem bardzo ciekawa, jak organizujesz swój czas, że jesteś taka piękna, zadbana i zawsze uśmiechnięta. Proszę Was, dziewczyny. Staram się niczego nie odkładać na później, przede wszystkim. Dzięki temu oszczędzam sobie dużo czasu i staram sobie jakoś organizować ten czas, także myślę, że to. I zawsze staram się, nawet jak jestem bardzo zmęczona, zadbać o siebie, zrobić coś wokoło siebie i nie odpuszczać nigdy. Oluś 0607. Czy Twój mąż często zajmuje się Waszą córeczką? Jak z nią spędza czas? Tak, mój mąż bardzo często się zajmuje moją córeczką. Jak tylko wraca z pracy, to jest z nią, bawi się z nią, chodzi z nią na spacery. Dużo się śmieją i tak dalej, różne takie ich sprawy. Ola pyta, co spowodowało, że stała się Pani fanką produktów z Bath & Body Works? Błagam Was, dziewczyny, nie Pani. Myślę, że to jest kwestia po prostu powąchania i spróbowania pierwszego balsamu i to już była miłość od pierwszego wejrzenia, wąchnięcia i tak dalej. Elektra Volt pyta, jakby Cię mamą zmieniło Twoje życie, to było wyimaginowana nana. Jaki jest Twój kosmetyk do włosów, który zachwycił się Cię swoim działaniem, bądź który pomógł Ci w odzyskaniu lepszej kondycji włosów? Zdecydowanie Moroccan Oil, polecam serdecznie, też jest w moim filmiku o włosach. Jeden Donna. Czy są jakieś elementy charakterystyczne dla kobiet w innych kulturach, które chętnie przyniosłabyś do swojego życia codziennego? Jeśli tak, to dlaczego akurat te? Mnie fascynuje biżuteria na twarzy kobiet w Indiach, jest przepiękna. Często myślę o takich rzeczach, natomiast ja raczej z nikim bym się nie zamieniła, szczerze mówiąc. Bardzo mi się podobają kobiety wschodu, które naprawdę mają jakieś swoje sposoby i bardzo o siebie dbają. Natomiast raczej bym tutaj to zinterpretowała jako pielęgnację. Edyta 1433. Czy chciałabyś mieć makijaż permanentny brwi? Nie chciałabym mieć. Aggacia AA1 pyta. 1-1, przepraszam. Aggacia AA11 pyta. Gdybyś mogła być jeden dzień mężczyzną, co byś zrobiła jako pierwsze, jako facet? Może i głupie pytanie, ale za to bardzo ciekawe. Pójść do łazienki i zrobić się tu. Ukrywam. Miss Kamilunia. Co sądzisz o poprawie urodu chirurga plastycznego? Nic nie mam przeciwko temu. Uważam, że każdy ma prawo do robienia sobie czego tylko chce. Staram się nigdy nikogo nie oceniać. To jest też taka moja zasada, że don't judge to be judged, only God can judge you. Natomiast wydaje mi się, że czasami bardzo łatwo można z tym przesadzić. Wydaje mi się, że na przykład robienie sobie ust jest bardzo w porządku, natomiast jeżeli ktoś przesadza i robi sobie tego za dużo, to po prostu mi się to nie podoba osobiście. Ale nic nie mam przeciwko temu. Kipulski pyta, cześć, czy żyłaś już kiedyś w USA, bo wymawiasz angielski z tak cudownym amerykańskim akcentem? Pozdrawiam Cię serdecznie, zesem Asia. Pozdrawiam Cię, Asiu, bardzo serdecznie. Bardzo często pytacie się mnie o to, o co chodzi z tym moim angielskim, czy żyłam w Stanach, czy żyję w Stanach. Wiele z Was myśli, że żyję w Anglii. Nie wiem, jakoś tak często to pytanie się pojawia. Ja postaram się Wam pokrótce opowiedzieć. Z tego względu, że miałam praktyki w Nowym Jorku, w Stanach, to już chyba Wam mówiłam wcześniej. Mieszkałam tam przez 3 miesiące, chociaż ja nie zaliczam tego jako stricte do mieszkania tam, bo to był okres taki naprawdę krótki. Bardzo lubię Stany, tam się dobrze czuję. Jeżeli chodzi o mój angielski, to ja... Mój angielski towarzyszy mi po prostu praktycznie od zawsze, jak miałam chyba 4 lata. Zaczęłam się uczyć tego języka
czy nawet 3 może lata, przychodziła do mnie taka pani, która ze mną się bawiła po angielsku. Jeździłam co roku w wakacje na summer school właśnie za granicę. Wszystkie rzeczy, które robię, robię po angielsku. Czytam książki po angielsku, czytam informacje po angielsku, czytam plotki po angielsku, jakieś takie rzeczy mało ważne. Wszystko praktycznie robię po angielsku. I stąd jakoś tak przez to, że ten język mi towarzyszy codziennie, to jestem tak naprawdę osobą, no, która żyje tym językiem i dlatego często w filmikach, a nagrywam je, staram się je nagrywać spontanicznie, wtrącam coś po angielsku, bo akurat brakuje mi w danym momencie słowa, ale myślę, że to jest przez to, że po prostu ten angielski towarzyszy mi cały czas, jest ze mną, można tak powiedzieć. Okej, kochani, przebrnęliśmy przez pytania. Mam nadzieję, że nie uraziłam nikogo z Was, jeżeli nie przeczytałam Waszego pytania lub Waszego nika, ale niestety było ich strasznie dużo i też niektóre z nich się powtarzały. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć mi tego za złe. Jeżeli macie do mnie jeszcze jakieś pytania, możecie je zadawać w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że rozwiałam wszystkie Wasze wątpliwości, jeżeli chodzi o pytania. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do miłego zobaczenia.